Witajcie wszyscy. Z tej strony Gwiezdny Klucz i jest ze mną siostra. I dalej gramy w gotujące ramy, dalej nie umimy. Niestety jest to dzisiaj zamiast Wieśka. Czy byliśmy już w chałupie? Nie. Przerwa, bo znowu wołają siostrę. Już wróciliśmy, siostra jest znowu, dobra, to trzeba bla bla bla. Ojej, to jest moje, ej, bo, 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 jest rok 2022. Ojej, ja to jest moje, ej, bo, 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 ojej, ja jemne. Musicie pracować szybko, żeby pokonać. Dalej na północ, bądź ostrożny, bo te kraje są ciemne i pełne tajemnic. Następnego powodzenia. Nie, już to robiliśmy, mi się wydaje. Nie. Tak, już, mi się wydaje, że ten dialog był ostatnio. Nie. Jeszcze zostawimy go na następny odcinek. O. O, ta. No. Ty idziesz. Dobra, to ja pójdę w tą panią. Pizza! Dobra. Da, pizza. To ja będę wkładał surowe ciasto do pieczenia, a ty dodasz składniki. Nie. Nie musisz go wstawiać. Nie! Nie dawaj! Zepsułeś. Nie. Bo ty zawsze. Czemu nigdy tego nie umiesz? Bo ty nie umiesz. A ty niby umiesz. Tak. Tak się najlepiej robi. Następne ciasto. Zawsze chcą pomidora. To jest podstawa. Dobra, co mi tam szkodzi? Nie będę teraz aż tak. Dobra, możesz. I ser. Ech, i znowu trzeba będzie myć talerze. Ech. Nie, odlutuje. Co to? Co się dzieje? Co się dzieje? Mi się to zamienia. O. Tak. Nie, teraz ja myję. Tak też można, masz wsiekać co. Okej. Talerz. Pizza z kiełbasą. Czuję, że to jakiś peperoni czy coś. Nie, to kiełbasa. A kiełbasy też są z taką czurnicą, czy jakoś tak? Może, ale jest to kiełbasa, tak czy jak. Nazywała. Z surowego ciasta nie możesz im wydać. Pewnie. Nie da się. Ja to zrobię, zobaczysz. Pięknie, no. A, no, z butarkami. To wyrzucę kiełbasy. Nie, zostaw kiełbaskę. W następnej kupcy będzie. Ale to chcą, tą chcą z samym serem. O nie. Umyj na talerz. Przyniosę ci. Wyjmij pizzę, wyjmij pizzę, wyjmij pizzę! Umyj talerze. No dobra, ale tu mi co, wydaj pizzę, bo w domu. Dodaj pomidora. Serka, który ci tam zostawiła. Na talerzu. Tak, bo tak jest fajnie. Dobra, ciasto. Czemu nie chcą tej kiełbasy? Bo nie chcą? Co chcą kiełbasa? Się psuje. Kiełbasa jest niesmaczna. Za bardzo kiełbasiana. Daj, jak daj, na pizzę. Daj, daj, daj. No. Tym talerzem nie można wyciągnąć. Jest druga część. Co, że to nie jest druga część? W drugiej części i tak nigdy nie pokażemy. Ja jeśli pokażę. Proszę, proszę, błagam. Nikt nie będzie błagał, poza tym ja się nie zgodzę. I tak wystarczającymi torturami jest dla mnie pierwsza część. A co dopiero druga. A też w drugiej z tego tylko, że będę mógł rzucać na ziemię wszystko. Tak. Nic więcej nie robić. Będzie można naciskać szarkiem. Nic więcej nie robić. Nie wiem, w końcu są kiełbasy! I chcą też grzypa. Ale najpierw kiełbasy. Te kiełbasy. I ser. Ciasto. Ciekawe,
czemu oni są te talerze? Przecież one nie potrzebne do niczego. Do paszczy będziesz im wkładał. No. Albo nie wiem, z ręki, Jezu, całą noc. O nie. Uciekła. Nawet mnie uwięzili. O nie. Może będą trzy gwiazdki. Mam nadzieję, że nie. Jeeeej. Kotel. My. Kolejny kotel. I kolejny poziom taki dziwny, niefajny. O nie. No tak. A dlaczego się cieszymy? Festiwal jednej gwiazdki. Ale co festiwal jednej gwiazdki? No będzie jedna gwiazdka. To było ostatnio. Nie będzie jedna, bo to jest ciemność. O nie. O nie, gdzie co jest? Pomidorową, pomidorową. Tu jest cebula. Tu jest krajalnica. Grzyb, masz pomidora. Gdzie? Dobrze, że przynajmniej warzywa świecą. Jakieś fluorescencyjne warzywa. Tak grzypową zacznę. Nie, no dobra. A tu jest barierka taka. Ciekawe, że ten pokój będzie się jeszcze mieszał. Ja cebulowa. Moja zupa. To robimy wspólnie. Nie. Daj mi talerz. Nie wiem. Talerz. Nie wiem, gdzie są talerze i mnie to teraz nie interesuje. Ale mnie interesuje, gdzie są talerze? Tu są talerze, połóż talerz. Ale ja chcę. Po co? Ale nad nią gdzieś cebula. Rozumiem, że ty chcesz w tym czasie zrobić cebulową. Pierwszą robię. To się zajmie. Czarową. A ja zrobię cebulową. A zrobię cebulową i teraz robimy tę czarową. Jeśli mało się zderzamy strasznie. No co to? Tak, my się powinniśmy zderzyć co chwilę. O nie, jeszcze trzeba myć. To idź umyć. Dlaczego ja? Bo ja kolej grzyby. Pokroiłem trzy grzyby. Gdzie mój garnek? Tu. No. Pożar! Co ty robisz? Grzybami ukradłeś. I za karę to jest teraz moja zupa. Ja bym zabieram, żeby gotowałeś. Hej! No co? Ty mi ukradłeś grzyby, to ja ci ukradłem garnek. Grzyby, grzyby. Ale my nie mamy sobie kraść, tylko my mamy ten poziom przejść. Przyszliśmy przecież. Ale najlepiej na trzy gwiazdki. I po co? Mieć trzy gwiazdki? I po co? Można mieć jedną. Ty mi kroisz... Kroiłeś, to teraz cebulowa. No to daj mi się cebulową, ja muszę grzyby dostarczyć. Dostarczy grzyby, ja się zajmę już cebulkową. Okej. I tak nie zdążymy. Ja zupę z rosołu z wczoraj zacznę robić. Gdzie jest garnek? Tu. Szybciej zajmij się tą cebulą, bo nie zdążysz. Będą ujemne punkty. Będzie to powtarzać. Nie. Może ty bardzo chcesz, wszyscy to powtórzysz. Nie chcę, nie chcę, nie! Sama. Nie! Sama nie będę powtarzać. Zrób pan to. Już robię. Cebulowy? Nie wiadomo. Nie, to ostatnią cebulowy. I nie pytaj. Dobra, musimy jedną cebulową zrobić. Jedną cebulową, jedną cebulową. Cebulową, nie pomidorową. A pomidorowa ma najmniej czasu. Dlatego będzie za nią najmniej pieniędzy. No, dlatego chcemy zrobić. Dlaczego? Żebyśmy musieli powtarzać. No, oczywiście. Powtarzać to najlepsze, co można robić w całej tej grze. Leżę. No i przez to, że nie umiałeś, nie zdążyliśmy. Nie. O.
Na całe szczęście gra już się prawie kończy. O, co to? A, to co to? Poziom. Ale co to się będzie działo? A, dobra. Będą to się przemieszczało. Tak. To masz bułkę. Co, tu światło zgaśnie? Nie. Jaki pomysł? Dobra, podawaj mi do góry, ja jestem ciągle na górze. Ale wiesz, że sobie będzie blokował prawo, lewo, a nie górę, dół. Czemu my świecimy, skoro... Gdzie jest patelnia? Tu jest patelnia. Tu. Też byś czasem coś posiekał, wiesz? Ja bułki roznoszę. O, blokowanie. Blokowanie góra, dół, dobra. Tu ci daje mięsko. A to ty musisz wydawać. Żeby się usmażyło. Mięso musi się usmażyć, nieprawda? No, zepsułaś. Jest dobry. Ale ja chciałam mięso burgera zrobić. To jest ostatni. Tak. Lewo. A. Nie dziwne, tak to jest w tej sytuacji. Czemu zabierasz to mięso? To wszystko. Dobra, daj pomidora pokrojonego. Czekam. Chcę z tym pomidorem twoim. To ci przyniosę w nagrodę brudny talerz. Wielka mi nagroda. No, wspaniało. Teraz... A. I teraz znowu prawo. Lewo? Aha. Mięso potrzebuje. No mięso się smaży. Wydaj. Nagrodę masz kolejny brudny talerz. Ach, widzicie. Ale ty masz krajalnicę. To czemu mi nie mówisz, że mam krajalnicę? Bym ci kazał kroić szybciej. O nie. Moja patelnia. Moja patelnia. I zablokuje nas na dole. Mięso bułka się kręci. Ej! No, a to oczywiście też się nie da rady dostarczyć pewnie. O, udało się. Aż pokrój mięso. Dałaś na talerz. Normalnie. Patelnia. Nie, było na talerzu. Masz na patelnię. Daj położę na talerz. Na patelnię, drugą patelnię masz. Gdzie? Na dole. Czy podział jest? Kończy się właśnie podział, a nie który jest. Ogarniemy tego poziomu. Czy daj pomidora, to może ogarniemy. Dobra, masz. Wydaj. Laska będzie. Idziemy tego poziomu powtarzać. Czemu nie? To byłoby takie fajne. Bardziej się na nim namęczymy niż... Talerz! A co talerz? Po co mi talerz? No wydaj! A, okej. Słyszę to. Nie przy jedzeniu. Po pierwsze nic nie słyszysz, po drugie niemal, po trzecie cicho, po czwarte nic nie słyszysz. Po piątej i tak nie chcesz to grać, więc możemy w każdej chwili przestać, jeśli będziesz marudzić. Dobra, już nie mam. No. Koniec. Koniec. Tyle rok gwiazdek. Jest! Nawet dwie! O proszę! Co za niespodzianka. 4-4. Proszę, żebym powiedział. Da! Już wiesz, gdzie skończysz odcinek. Nieprawda. Nie. O. No to się będzie działo? Tak. Bo mnie wiedzie. Tak, tobie wiedzie, bo ty znasz tą grę. No ale już zapomniałam. Bo coś na pewno się będzie działo, jak tak patrzę. Pizza. Jakaś ciasto.
No i co potem z tym ciastem, jak ja nie mogę ci go dać nawet? Nie! To co ja mam zrobić? Nie wiem. O! Jasne. Derek. Kiełbasa. Kiełbasa, kiełbasa. Znaczy, ja mam składniki na pizzę. A ja mam na burgera. Ale ja mogę smażyć burgera, ty możesz piec pizzę. Ja pokroję ciasto kolejne. O! Podaję ci to, podaję ci to. Nie musisz mi bułek podawać. Jak już podajesz, to przy okazji mogłabyś chociaż pokroić. Jest pokrojone? Pomidor nie. Nie tu, na talerz! Na talerz! Jest na talerzu. Po co mi to dajesz? Żebyś... Wydać? I mięsa nie dałaś. Też mi mięsa nie dałam. Dobra, to teraz pora na to. To? Tam jeszcze spoczywam do pizzy. A, zeser. Nie to! Przepraszam, niepokrojony ci wysłałem. Nie ma problemu. Teraz pora pokroić kolejne ciasto. Wtedy mogę ci dawać już gotowe pizzę przecież. To też, prawda? Tak, będzie dużo łatwiej. Aby dalej żadnego burgera nie zrobiliśmy przeze mnie. O, mięso. Ja nie mam pomidorów. Przy okazji jeszcze. Nie masz. Więc pomidor będziesz musiała sama kroić do pizzy. Gotowa pizza. Dobra, dobra. Go złapę, bo nie ma szans na coś. Ja ci posiekam w międzyczasie. A ja ci przyślę burgera, który ma wszystko pod pomidora. I talerza. Ale talerz też ci mogę wysłać. Dobra. No i ta pizza w sumie do upieczenia już gotowa. Super. Zawsze coś. No dostaniesz jeszcze mięso na talerzu. Ja ci wyślę nowe mięsko. A. Bierz, łap! To przyszli resztę burgera. Bułka... Bułka... Pizzę też możesz mi przysłać. Tylko bez talerza. Co? Tu trzeba talerze myć? No tak, nie zauważyłem. Ale świństwo. I wszystkie są u mnie prawie. Mam gaśnicę. Jak to czyli? Do czego służy gaśnica? Oczywiście, że tylko żeby ją wypsikać na jakieś bzdety. No nie wziąłem talerza. Jak ja teraz je umyję? Ej, tak no pomidora nie mam. No jak ja mam ci go wysłać? Nie wiem, ale masz pizzę. Tak. Bez talerza. No bo nie mamy talerzy. Ja też nie mam. Mam brudne. A mnie się nie umyją. Obsilnionych talerzy. No to bierz to, nakładaj pomidora i wydawaj. Pomidor. No nie zdążyłaś oczywiście. Klasyczne ja. A, ale talerze przynajmniej wzięłaś. Dobra, jedna gwiazdka, poproszę, do widzenia. Jedna gwiazdka. Coś mówiłaś? No właśnie. O, hurra! Już koniec. Nie, jeszcze kosmos. Po pierwsze nie spoilery, po drugie nie marudź. Cześć. Ojej, ja doję, ma hej, cóż. Ojej, ja doję, Ojej, ja doję, ma hej, pięknie po ingliszu. Ojej, ja jemne. Ojej, ja doję, ma hej, Powód kwestii jest teraz już pewności.
Koła zaczęły się kręcić i nie da się ich zatrzymać. Musicie podróżować za krawędź naszego świata. Gwiazdy czekają na was, młodzi kucharze. Nasze mętności naprawdę są teraz testowane. Widzicie tego pingwinka? Powodzenia, mój przyjaciel. Pingwin! Ale tu jest pingwin. No, dobra, i wiesz co, mamy 20 minut, ostatni świat i ten, finał na następny odcinek, już ostatni, a póki co trzymajcie się nieźle, była ze mną siostra, jak zwykle, pożegnaj się. Cześć! Mam nadzieję, że nie ogłusiliście. Dobra, no i do zobaczenia w następnych odcinkach z tego, albo czegoś innego, albo wieśkę, jeśli go naprawię. No to tyle. Brum, brum! Ja! Ja! Cicho, siostra. To pa.